context of the game. The champions. Torres puts the header away, and they perhaps have reason to be nervous. Yes. It's a very dexterous turn. Suarez still! Terrific goal! Just to give you a vision, there will be a minimum of 4 minutes. 4 added minutes. And Gerrard! Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapie i witam was w kolejnym odcinku Kariery Menedżera Liverpoolem na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj wraca kamerka. Postanowiłem, żeby tak tą karierę urozmaić, no to dodałem swoją własną twarz w prawym górnym rogu. No i okej, jak pamiętacie, ostatnio no zaliczyłem wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwo, porażki i remisy. Jedno zwycięstwo, jeden remis, jedna porażka. No i dzisiaj nas czeka bardzo trudny mecz z Manchesterem City, aczkolwiek mam tu 20 punktów. Więc nie wiem, czy City sobie nie przesymuluje. Zobaczę, gdzie jest City, bo chcę już, wiecie, jak najszybciej to skończyć. Więc możemy to przesymulować. Jeżeli symulacja mi nie wyjdzie, to po prostu będę grał następne mecze, ale wyszedłem najmocniejszym składem, więc raczej powinno być dobrze. Zobaczymy, Schmeichel, Sania, Benatia, Fernandinho, Gundogan, Sterling, Aguero, Sanne. Fajny skład, no ale Jones na środku obrony. No i dobra, do 30 minuty na razie się nic nie dzieje, tylko Matip dostał żółtą kartkę, ale Coutinho z rzutu karnego świetnie trafia. Klawan wchodzi za Taha, znaczy ja bym tak oczywiście nie zrobił, ale jest 1-0, czy coś się jeszcze zmieni? Staric na 2-0. Bardzo dobrze, widzicie teraz moją radość na kamerce i do końca, i wygrywamy 0-2 po symulacji, więc jest dobrze. Tutaj Bruma to już na drugi sezon. Okej, to Firmino jestem... Jestem szczęśliwy, że grasz. Dobra, oczywiście klasycznie trening. Dzisiaj ten odcinek będzie może więcej trochę symulacji niż... Oj. Aha, bo jest zgrupowanie kadry. I muszę kogoś zastąpić. Oj. Dobra, dam Stewarta, bo go jeszcze nie trenowałem. To tutaj damy obrona, bo nie jest defensywnym pomocnikiem. Czy bramkarze mam jakiegoś? Dobra, dam tego Wieczorka. Masz sytuację sam na sam. No i okej, zobaczmy, jak wiecie, wynik tego treningu. Tak jak mówię, dzisiaj będę się bardziej skupiał na symulacjach chyba niż na... No już 53, fajnie. Niż na samej grze, aczkolwiek no zagram mecze, ale z takimi mocniejszymi drużynami, na przykład tutaj jak mam Chelsea, United, Crystal Palace, bo oni mnie po prostu goją w tabeli, a na takie słabe drużyny nie będę tracił. Australia, nie, dziękuję, odrzucam. No i naprawdę zbliżamy się już do końca. Słuchajcie, FIFA 17, którą będę wspominał no niezbyt dobrze, aczkolwiek, znaczy, czy niezbyt dobrze, o, z Evertonem rozegram, chociaż on jest nisko w tabeli, ale to są jednak derby Merseyside. Dobra, tutaj, no staram się z tą młodzieżą, no ale co ja mogę osiągnąć. Dobra, to jeszcze jeden ten trening, oczywiście tutaj, no i na przykład taki derby Merseyside to zagram, bo to jest naprawdę grzech nie zagrać, aczkolwiek zobaczymy. Wieczorek, tutaj już 54, bardzo szybko się rozwija. Mana Aleksandra Alno, tutaj to jest oczywiście standardowi zawodnicy, których używam do treningów. Konferencja prasowa tu mnie niezbyt obchodzi. No i okej, a więc derby Merseyside, następny mecz gram z Liverpoolem. Gramy u siebie, a więc wyjdziemy oczywiście takim składem na Everton i zobaczymy, jak będą grali nasi zawodnicy. A więc ja już wam zapraszam na pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku. No a więc witam was już na Anfield, gdzie podejmiemy Everton na swoim własnym stadionie, tak jak mówiłem wcześniej. No, derby Merseyside rozgrywamy już po raz czwarty w tej karierze. Powinniśmy trzy, ale dwa spotkania mieliśmy w samym pucharze Anglii. Oczywiście powtórzony, jak pamiętacie, niestety to właśnie Everton wyeliminował nas z tego pucharu, no i wiem, że już jednego celu nie spełnię. No byłem bardzo rozczarowany, co mogliście zobaczyć po opisie filmiku, ale po moich reakcjach również, więc no trudno, teraz została mi tylko liga, więc ten sezon naprawdę przemkniemy jak najszybciej. I tylko właśnie mam dla was takie pytanie, bo wiadomo, że FIFA 17 już zbliża się wielkimi krokami do końca, ale został jeszcze ponad miesiąc, a ja jakbym nie chciał już tylko na Ultimate się skupiać, bo i tak to jest mało już teraz tryb ogrywany przeze mnie.
to właśnie, czy drugi sezon kariery moglibyśmy robić na live'ach, a ja w tym momencie tracę pierwszą bramkę. No, źle zachowała się... O, Muriel, oni go ściągnęli? No, nie wiedziałem. Źle zachowała się moja obrona w tej sytuacji, więc tylko kończąc wątek, czy chcielibyście, żeby drugi sezon kariery Liverpoolem pojawiał się po prostu na transmisjach na żywo, na live'ach? Bo myślę, że jeszcze do FIFA 18 mógłbym pociągnąć jeszcze tą karierę. Bornów zajęło mi trochę dłużej, ale to też było spowodowane wieloma innymi czynnikami. Tutaj tą karierę zacząłem pod koniec wakacji, więc i tak, znaczy pod koniec wakacji, w sierpniu, więc no szybko w miarę udało się uwinąć z tą karierą. No i oczywiście zostawcie swoje opinie w komentarzach, mam nadzieję, że będzie dużo opinii dotyczących tego, a ja się teraz zamykam, bo muszę się naprawdę skupić, żeby wygrać to spotkanie. No, halo, no kurde, Muriel był bardzo bliski, przepraszam, to był Lennon, bodajże Aaron Lennon, był bardzo bliski zdobycia bramki, a tutaj nie wiem co zrobili obrońcy w tej sytuacji, ale okej. Dobry dribbling. Sadio Mane, poirytował się Senegalczyk, że jego koledzy z drużyny nie strzelają, podanie do Coutinho. No i to była pierwsza groźna sytuacja w naszym wykonaniu. Teraz Coutinho postawił piłkę w pole karne, nic z tego nie wyjdzie. Tutaj jest jeszcze Matip. Czemu nie mogłem się przełączyć na zawodnika Coutinho? Boże święty. Okej, słuchajcie ludzie, postanowiłem trochę zmienić moją formację, bo ta aktualna 4-3-3 zwykła kompletnie nie grała. Tutaj jeszcze nie zdążyłem się podmienić. Teraz oczywiście wejdzie ta zmiana w życie. Nie, na razie nie zmieniałem żadnego zawodnika, bo fatalnie to oni jeszcze nie grali. Mogłem jeszcze tylko przyczepić do Milnera do tego podania. Ale zobaczymy, może ta formacja będzie jakieś moje lekarstwo na to, bo naprawdę, od czasu klasy światowej to 4-3-3 nie da się praktycznie grać. Henderson. Wijnaldum. Jordan Henderson, ale był źle ustawiony nasz kapitan, żeby poprawnie oddać ten strzał. To podanie miało iść w ogóle do Coutinho, ale jak już był Wijnaldum, to tutaj postanowiłem zostać przy Wijnaldumie. No i widzicie, i o takie sytuacje mi właśnie chodziło. Takiej sytuacji nie miałem w ogóle. Wiem, że teraz się nakręcam, ale no muszę, bo nie grają nic. Nie grają na razie nic. Muriel, czy to będzie jego druga bramka? Świetnie wyminął, ale Loris Karius stanął na wysokości zadania i broni ten strzał. Gdyby nie on, to już by było 2-0. To jest Filipe Coutinho. Ej, no jakim cudem to nie jest faul? Ja za zwykłe przepchnięcie dostaję żółtą kartkę, a tutaj nawet sędzia gry nie przerwał. No bez przesady, no panie sędzio. Wow, co to było za uderzenie Rosa Barkleya? Taką bramkę mógłbym stracić, oczywiście śmieję się, bo nie chciałbym stracić. Dobra, ofensywne. No co mi zostało? Tylko atakować i zanosi się na drugą porażkę w tym sezonie. Właśnie z Evertonem. Everton to jest najgorsza drużyna, bo ani chyba nie wygrałem z nią ani razu, bo był remis i teraz dwa remisy i chyba dwie porażki teraz będę miał, więc bramki. No ale jak tak Starisz będzie mi stał? No specjalnie ruszyłem, no jak, powiedzcie, jak mam się tu nie denerwować? Mogę wam nie pokażę wam tej sytuacji, bo już nie mogę tak powtórki, ale no... Ale no, jak ja biegnę, czekam, aż tam się pokaże Starisz, to on stoi sobie. No macie podsumowanie, dwa strzały, zero celnych, no w ogóle nie strzelali. To jest dramat, jak gra ta drużyna. W tym momencie ja nie mogę na nią znaleźć złotego środka. Mi się granią fatalnie, symulacja wygrywa, nie wiem jakim cudem, naprawdę uwierzcie mi, nie wiem jakim cudem na symulacji są w stanie wygrać, co myślę, że dobra, Klawan tam też byś lepiej nie zagrał. Dobra, teraz trzeba się uspokoić, jest standardowo trening. Ja to wyniki, wieczorek wskakuje na poziom 55, Alexander Arnold na 73, to mi się podoba. Dobra, następny mecz z Bornów przesymuluję. Wyjdę rezerwami oczywiście. Co tu mam? Tadeusz Zając zaakceptowany, bardzo mi jest miło, panowie. Teraz wypuszczę rezerwowy skład na ten mecz. Karius, oczywiście Martins, Moore, Woodburn, Grujić, Leiva, Stewart. Dobra, zobaczymy, tylko chcę zobaczyć jeszcze gdzie jest Bournemouth, na którym miejscu w tabeli. No i widzicie, tylko teraz 14 punktów, no przez tą porażkę z Evertonem. Gdzie jest Bournemouth? Bournemouth jest w strefie spadkowej, więc raczej powinniśmy wygrać to spotkanie. Szczególnie, że gramy u siebie, więc to w ogóle powinno być zwycięstwo. No ale symulacja jest nieoczekiwana.
No i zobaczymy, jak teraz pójdzie. Liverpool kontra Bournemouth. Jakiś Leka. A gdzie jest Boruc? Nie ma Boruca? No, Smith, Cook, Francis, Anius, Fraser, Wilshere, Gradel, Afobe, Inks. Taki jest skład Bournemouth. Nasz jest oczywiście również widoczny. 50 minuta, nic się nie dzieje. Zakończy to się... No i niestety przegrywamy. Jack Wilshere zdobywa bramkę dla Bournemouth. No ja jestem bezrany. Druga porażka z rzędu. No, mówiłem, że to będzie emocjonująca końcówka sezonu, ale... Fajnie, ja też się... Znaczy ja się nie cieszę, bo nie gracie nic. Słuchajcie, ja nie chcę się unosić, bo wiem, że dałem tu symulację, że symulacja nie zawsze wynika z tego, co ja chcę, żeby to osiągnęło, ale jednak z Bournemouth, który jest w strefie spadkowej, nie ma, czy to są rezerwy, czy nie, powinno się wygrywać. No i tutaj kto? Coutinho zmęczony. No, będę musiał wyjść takim składem, bo za zbytnio... No nie mam jak, nie mam jak, chyba że dam Sturridge od pierwszych minut za Firmino. I to będzie nasz drugie spotkanie w tym odcinku. Ja zobaczę jeszcze tylko, pozwólcie mi, że zajrzę do kalendarza, jak to wygląda. Mecz z West Bromwich, jeszcze z Crystal Palace i cały maj nam zostaje. Słuchajcie, to w tym odcinku chciałbym przejść przez cały kwiecień, nie wiem tylko z kim zagram, albo z West Bromwich, albo z Crystal Palace. No i tu, żeby już na koniec sezonu został tylko ten maj, ten decydujący sezon i się okaże, czy będziemy mistrzami Anglii, czy przywrócę tą chwałę Liverpoolowi, której niestety jej brakuje. Mam sugestię, oczywiście, że zagrasz, no musisz zagrać. A więc słuchajcie, zapraszam Was teraz na mecz na stołku, oczywiście na wyjeździe na Stadium of Light. No i musimy zacząć zdobywać punkty, a nie tylko je gubić. A więc Stadium of Light, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. Nie, przepraszam, Stadium of Light to ma ktoś inny chyba. Stoke City FC Stadium. Aha, oni mają tą murawę, no tak. A więc słuchajcie, no koszulki adekwatnie odnoszą się do naszej sytuacji. Trzy mecze, dwie porażki, jedno zwycięstwo na symulacji. Jedna porażka na symulacji, jedna porażka tak normalnie grając. No mam nadzieję, że w meczu Stoke się przebudzą moi chłopaki, że pokażą, że zasługują na to mistrzostwo, bo na razie tego nie okazują. To jest czarna rozpacz, ja to nazywam czarną rozpaczą, taki chyba będzie nawet tytuł odcinka. Nie do tego, aczkolwiek to jest jeszcze James Milner. Adam Lallana! Lallana zdobywa bramkę na 1-0, no w końcu któryś z moich zawodników się przebudził. Oczywiście dużo szczęścia w tym było. Tutaj Milner, jeszcze dobrze, że do tej piłki doszedł Lallana z prawej nogi, finezyjnie. Bramkarz bez szans, nie ma tu Butlanda, więc nie wiem, kto stoi teraz u nich na bramce. 9. bramka Adama Lallany w tym sezonie Premier League. Generalnie mogę Wam przedstawić taką fajną ciekawostkę, jeżeli chodzi o dzisiejszą grę Liverpool. To był epika, liryka i Liverpool. Mane, nie zdołał wgrać do Sturridge'a, ale uderza z dystansu, broni bramkarz. To jest kto? Given? Chyba, bo takie nazwisko się wyświetliło, więc chyba tak. Teraz tutaj wrzutka w pole karne, to jest jeszcze Joel Matip, był blisko, ale nic z tego nie wyszło. Koniec pierwszej połowy, jest jakieś przełamanie, jest 0-2, udaje nam się prowadzić. No prowadzę, teraz na całe szczęście. No i teraz bardzo niebezpieczna sytuacja, Callum Wilson. No i znowu, obrona Liverpoolu to jest... Cały czas dramat, w sumie tak jak w rzeczywistości, ale no nie wnikam już w to. Niestety, pomimo że dobrze był tam ustawiony Tah i Matip, to oni gdzieś uciekli do przodu, teraz sędzia mi jeszcze przeszkodził. A więc wszystko idzie na moją niekorzyść, teraz dobrze Mane przejął. Piłkę, Sadio Mane. Zatrzymanie piłki, Mane! Obok bramki, tak też się dziwię, dlaczego bramkarz... Dziwiłem, dlaczego bramkarz nic nie zrobił, ale to piłka leciała obok siatki, tutaj Sturridge. Będzie jeszcze jedna szansa rzutu rożnego, tylko muszę poczekać, aż się odwiesi. Dobra, Coutinho, jeszcze raz Sturridge, ale tym razem za mocne uderzenie, aczkolwiek rozwiązanie bardzo dobre. Sheridan, Shaqiri. Niebezpiecznie się zbliżył, teraz dobre wybicie Nathaniela Kleina bodajże, ale... Powiem Wam, że Tah i Matip na koniec tego sezonu grają naprawdę źle. Świetnie, teraz Sadio Mane ma dużo wolnego miejsca. Sadio Mane. Mane, Ronaldo Chop, Mane. Mane w polu karnym, ale czemu uderzał z prawej nogi? Nie ze swojej lepszej. Klein tutaj jeszcze walczył. A nie, on ma lepszą prawą, no tak. To jest jego jedyny minus.
Zgrywa piłkę do Lalany, Lalana do Mane, Mane. Nie wiem, co w tej sytuacji zrobił Adam Lalana, aczkolwiek on miał od razu wybiec do kontrataku, on pobiegł w zupełnie drugą stronę. Teraz niebezpieczna sytuacja, świetnie Jonathan ta powstrzymuje. Kaluma Wilsona, koniec, koniec, wygrywamy 1-2. Było trochę nerwowo w końcówce, ale na szczęście nie stwarzali sobie groźnych sytuacji Stoke City. No jest, jest zwycięstwo wygrane przeze mnie na 4 mecze, 2 zwycięstwa, 2 porażki, czyli jest tak 50-50. Aczkolwiek nie jest cały czas łatwo. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, raczej ile będę miał punktów, bo może faktycznie ten sezon doprowadzę do końca. Jest na razie dużo, bo Chelsea przegrało. Dobrze, to jest... Co? Jaki nieszczęśliwy Coutinho? On mi nie odchodzi. O nie, 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 nie. Sequeda, Sequeda. CC, Sequeda. Nie wiem jak jest po hiszpańsku on, ale dobra. Ale, bo zobaczcie, bo tu był taki artykuł. Nieszczęśliwy Coutinho chce pakować manatki. Plotki, że Filipe Coutinho... On jest zadowolony, on jest zadowolony. Sequeda, Sequeda. CC, Sequeda. Dobra, bo już mi się przypomniała sytuacja z Barceloną. Jakby to Klopp powiedział, jeszcze by nam dorzucili zestaw Happy Meala. Dobrze, a więc gramy z West Bromwich na wyjeździe. Gdzie znajduje się West Bromwich? Bo wyżej jest chyba Crystal Palace, a mogę się mylić. Gdzie jest West Brom? West Brom jest na 9 miejscu. I teraz tak, czy przesymulować mecz z West Bromem i zagrać z Crystal Palace? No mogę przesymulować ten mecz z West Bromem, tylko tutaj teraz tak, zmienię tą formację. Bo wy może nie wiedzieliście na którą formację, na tą formację, słuchajcie, bo tutaj pomimo, że tu powinni być środkowi pomocnicy, tak jednak świetnie to się spisuje na skrzydłowych, zobaczcie, bo jest dobrze wysunięty Coutinho, Lalana i Mane. Jak ustawicie im wytyczne, żeby zostawali z przodu, to nie będą się pokazywać. To jest właśnie ten atut tej formacji. No, mi się nią grało dobrze, bo udało mi się wygrać, jak grałem nią od połowy meczu. Tutaj no muszę na razie Starija zostawić. Zobaczymy jak będzie grał na symulacja, więc tak jak mówiłem, mecz z West Bromem przesymuluję. Zobaczymy jak będzie symulacja. Symulacja na wyjazdach jeszcze szła jakoś dobrze. A więc dobrze, Karius, Klein, Matip, Tah, Milner, Wijnaldum, Anderson, Mane, Lalana, Coutinho, Starić. No mają słabą formę West Bromwich, porażka z Manchesterem, z Watfordem, remis, Southampton. Dobrze, więc ja tu odkładam pada, na razie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nic się nie dzieje, czerwona kartka dla Hendersona. No to zajebiście, no to fajnie się zaczyna. No dalej, coś się wydarzy, wchodzi Klawan za Taha. Firmino, coś się stanie, nie, kończymy ten mecz z remisem, a niestety Jordan Henderson ukarany czerwoną kartką, mecz pauzy. Dlatego zawodnika, tak wiem, muszę od razu przeprowadzić zmianę w składzie, ale oczywiście najpierw trening. Tutaj zobaczymy, jak sobie poradzą nasi zawodnicy. Słuchajcie, staram się z tą karierą jak najszybciej zrobić, bo wyjeżdżam na wyjazd po prostu. Nie będzie mnie w domu przez tydzień, znaczy przez tydzień, przez 3 dni. To jest różnica, Kasper, między 3 dniami a 7. Po prostu mnie nie będzie w domu na jakiś czas i chciałbym po prostu tą karierę mieć już ze sobą, a chyba nie ma sensu. O nie, Coutinho chce zamienić parę... O nie. Jusequeda. CC. Praca z panem to powód do zadowolenia, ale ja po prostu nie lubię tego kraju. Chciałem powiedzieć, że być może będę zmuszony pomyśleć o wyprowadzce. Kibice są świetni, ale nigdy nie zrozumiem tutejszej kultury czy polityków. O Jezu, czuję się tu kompletnie obco. Widzę już, że wpływa to na moją formę i muszę podjąć... O nie. Nie, Coutinho, nie rób mi tego. Dobra, oczywiście zmiana. Tu wejdzie, damy Chana. Za Starija damy Firmino. Zobaczymy, może on będzie strzelał. Coutinho jeszcze będę wypuszczał. Dobra, i tak jak mówiłem, będę się skupiał teraz bardziej na tym maju. Kwiecień przesymuluję. Tutaj wiem, że jest dużo symulacji. Wiem, że w FIFA 16 tego nie robiłem. Ale tu po prostu uznałem, że symulacja to jest coś jednak dobrego, tak? Bo bałem się oczywiście, że symulacja to będzie coś złego, że będę większość przegrywał, ale tu widzę, że udaje się wygrywać i teraz nie boję się jakby tego. A więc dobrze, symulujemy mecz z Crystal Palace u siebie. Crystal Palace, zobaczymy na którym jest miejscu i ile mam punktów przewagi. Czy jest wystarczająca? No jest wystarczająca, mamy 16 punktów przewagi, więc raczej nic się nam nie powinno stać. No to jest raczej końcówka sezonu, zostały 4 mecze, 18...
No nie, 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 nie. Słuchajcie, więc my już najprawdopodobniej zostaniemy mistrzami Anglii. Oczywiście puszczę odpowiednią muzykę, tak jak było z Bournemouth. Ty już będę pewien po prostu, że nikt nas nie będzie w stanie dogonić. No i zobaczymy, jak przebiegnie ta symulacja. West Ham prowadzi z Evertonem. Już jest 1-1. Van Aanholt niestety strzela, ale Mane wyrównuje w 40 minucie. To mi się podoba. Sadio Mane, szósta bramka. Zobaczymy, Klawan zataha. Widzę, że to symulacja przeprowadza bardzo często. Coś się jeszcze stanie. Niestety Townsend strzela nam bramkę na 1-2. Ale widzicie, nie wychodzą mi kompletnie symulacje na własnym stadionie, więc tu trzeba będzie grać. Koniec zawieszenia, to mi się podoba. Dobra, więc to tylko mnie uświadamia w tym, że trzeba rozegrać następny mecz. Aczkolwiek, no słuchajcie, to jest 16 punktów przewagi. Nawet jeżeli zostały 4, to jest 12. 12, no to oni nie zdołają, pomimo że wszystko przegrało, więc nieoficjalnie mogę jeszcze powiedzieć, nieoficjalnie mówię wam, że jesteśmy mistrzami Anglii, ale oczywiście wy będziecie wiedzieli, kiedy to się tak naprawdę stanie dosłownie. Dobra, jest jakiś tutaj comiesięczny raport o juniorach, to tam potem. Dobrze, teraz, o nie, to się już zrobiło niebezpiecznie. Muszę wygrać, słuchajcie, teraz tu muszę wygrać, więc zagram ten mecz z Watfordem. Oczywiście taki skład, Chan może zostać, Coutinho ma już 88, no to ja go tak łatwo nie puszczę. Dobra, Karius 84, wszyscy są w formie, to mi się podoba, aczkolwiek mamy dużo tych porażek. Dobra, niech będzie na razie tak, zobaczymy, a więc zapraszam was już na mecz z Watfordem, no to nie będzie łatwe spotkanie. No a więc witam was już na meczu z Watfordem. No tu, tak jak mówiłem, trzeba wygrać, pomimo że mam te 12 punktów, ale ja mam tą przewagę, że mam ten jeden mecz w zanadrzu, więc najlepiej by było to po prostu wygrać. No i chcę to spełnić, bo z Watfordem udało mi się wygrać już raz w tym sezonie Premier League. Watford raczej nigdy nie stanowił mi wielkich problemów, mam nadzieję, że nie powiedziałem to w złą godzinę. Oczywiście podstawowy skład Chana zostawiłem jeszcze, to jest wiecie, to jest moja kara dla Andersona, że on u mnie ma dwa mecze zawieszenia niż podała gra. No to oczywiście to jest takie umowne. Dobra, ja się tutaj skupiam, bo tak jak zawsze długi wstęp, za długi i tutaj mogę zaraz stracić bramkę, ale nie takimi dośrodkowaniami. Firmino, Lallana, dostrzeżony Mane na prawym skrzydle, to jest cały czas Sadio Mane i on był faulowany i to jest rzut karny czy rzut wolny tylko? Uwaga, bo nie wiem, czy sędzia wskazywał na 11 metr. To jest czerwona kartka! Czyżby to był Roberto Perez? Nie, to jest Britos. Ale czy to jest teraz rzut karny? Tak jest! To jest rzut karny! Sadio Mane poszkodowany, podejdzie. Sadio Mane wykańcza rzut karny i prowadzimy 0 do 1, a Watford będzie grało w dziesiątkę do końca tego spotkania, 32 minuta, ale naprawdę, słuchajcie, do końca nie byłem pewien, nie wiem czemu tym palcem tak zrobiłem, świetne wykończenie, już się bałem, że naprawdę, że nie trafię, że to jest tylko rzut wolny, a nie rzut karny, bo nie wydawało mi się, że to był faul w polu karnym, ale sędzia postanowił inaczej, świetny rajd Sadio Mane. Bez żadnych trików, tam chciałem wgrywać już do Firmino, nie zdążyłem, właśnie było przerwane faulem, no i środkowy obrońca Watfordu ukarany czerwoną kartką, ale teraz tu się trzeba skupić, Matip wykorzystał to, że ma długie nogi. Filipe Coutinho, przedarł się przez obronę Coutinho nad bramką. Trzeba było zejść na lewą nogę. No tutaj chciałem uderzyć, myślałem, że chociaż będzie rzut rożny, no ale dobry strzał Coutinho, no i jakoś ofensywnie to w końcu wygląda. No lepiej późno niż wcale, jak to mówią, ale dalej nie mogę prostopadłych podań wymieniać, bo wszystko to przyjmują moi przeciwnicy. Chan próba uderzenia z dystansu, to jest jeszcze Emre Chan, Niemiec! Obok bramki, z takiej odległości? Emre Chan, no tak się nie powinieneś mylić, mój drogi Niemcu. Z tureckimi korzeniami, no bo tak wygląda. No i Emre Mor do Lallany, Lallana. Cofanie do Emre Mora, Emre Mor z pierwszej piłki obok bramki. To była dobra kombinacyjna akcja ze strony pomocnika i napastnika. Słuchajcie, 4 minuty dzielą nas od pewnego już raczej zwycięstwa Premier League. Słuchajcie, zostały nam teraz tylko 3 spotkania. Chelsea miało 12 punktów straty przed tym meczem. Jakby wygrali te 4, to wtedy mieliby szansę. No właśnie, oni, czekajcie, oni mieli jeden mecz, aha, bo mieliśmy jeden mecz mniej.
Czyli w sumie to jest ciężko, to jest matematyka. No nie wiem, jak tutaj się rozstrzygnę. No nie chcę wszystkiego przegrywać, ale pewne mistrzostwo chyba jeszcze być nie mogę. Czy teraz Martins postawi kropkę na D? Postawia ją i Gelson Martins na 0-2 w 93 minucie. No jest, jest już zwycięstwo z Watfordem pewne. Teraz mamy 15 punktów przewagi. Słuchajcie, bo nawet jeśli zostały nam 3 mecze, Chelsea może zdobyć maksymalnie 9 punktów. To nie dadzą rady, nie dadzą rady. 6 punktów im zabraknie. Ale wystarczy, ja będę tylko spokojny, jeżeli Chelsea zremisuje. Słuchajcie, jeszcze nie leci We Are The Champions, bo ja sam nie jestem pewien, naprawdę nie wiem, jak to się wszystko potoczy. I teraz zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o tabelę, bo już Chelsea miał wtedy 12, tak, bo oni mieli jeden mecz więcej. Okej, okay, 12, my już mamy 81 punktów, to jest 15 punktów, tego nie da się przegrać, słuchajcie. Tego nie da się przejechać, tego już po prostu nie da się wydrzeć nam z rąk. Naprawdę, tutaj czekam jeszcze na to oficjalne potwierdzenie, ale raczej nie dadzą rady, raczej nie dadzą rady. Nie wiem, zobaczymy, teraz będą mieli jeden mecz chyba przed nami, zobaczymy, 35, tutaj jeszcze Spurs nie grało. Zobaczymy, jeżeli będą mieli 36 i się nie zbliżą do nas, to mamy mistrza, już mamy pewnego mistrza Anglii. My mamy mecz z Southampton. Arena chce porozmawiać o wynagrodzeniu. Dobrze. Jest 69 punktów. Jest cały czas to 12. Teraz nawet jeśli nam zostały 3 mecze, im 2. Oni maksymalnie mogą zdobyć 6 punktów. Słuchajcie, jesteśmy oficjalnie mistrzami Anglii. Liverpool wrócił. Liverpool wrócił. Jest mistrzem Anglii po tylu latach czekania. Udało nam się to zdobyć. Ja doprowadziłem, w sumie razem doprowadziliśmy ten zespół do tego, że jest mistrzem Anglii. Pamiętaj, Kasper, żeby patrzeć w kamerkę, bo po co ją w końcu masz? Chociaż jeden cel udało nam się spełnić. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów. Tu mogę przesymulować już mecz z Southampton. Tu się już nic nie wydarzy, a powinniśmy jeszcze na Anfield wygrać. I zobaczymy, z kim zagramy ostatni mecz. Ten mecz już też raczej przesymuluje. Mane już w pierwszej minucie zdobywa bramkę. Świetnie, świetnie. Van Dijk z żółtą kartką. Ale to jest nieważne. Słuchajcie, ludzie, jesteśmy mistrzami Anglii. Udało się. To, co zrobiłem Bournemouth w FIFA 16. Tylko, że z Bournemouth wygrałem jeszcze Puchar Anglii. I Puchar Ligi Angielskiej. Miałem triplet, jeżeli chodzi o Anglię. Klein na 2-0. Świetnie się to prezentuje. 3-1. Jeszcze drugą bramkę Mane. Gabbiadini dla Southampton. To już jest pewne. To już jest pewne, bo mi się wydaje, że został tylko jeszcze jeden mecz do zagrania. Zaraz Moreno podniosę stawkę, ale zobaczmy teraz tam... Nie, przepraszam, 2 mecze. Oj. Przedobrzyłem, zapomniałem o Middlesbrough. Pamiętałem, że jest jeszcze West Ham, ale zapomniałem, że był Middlesbrough. Kontuzja zawodnika. Ojej, 8 tygodni, James Milner. Ała, no to boli. Dobra, słuchajcie, ja chcę tylko załatwić ten kontrakt z Moreno i słyszę się z nim za chwilę. No i niestety, podczas tej chwili przerwy coś się stało niedobrego z moim programem, ponieważ gdy chciałem wrócić do następnych spotkań z Middlesbrough, chciałem zagrać z jednego prostego powodu. Mówiłem, że na początku, że przesymuluję, ale potem zdałem sobie sprawę, że chcę zobaczyć tą animację pucharową, jak wznoszę ten puchar Premier League. No i ja go zobaczyłem, wy go niestety nie zobaczycie. Dlaczego? Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, co się stało w tym momencie. Po prostu od momentu przesymulowania meczu z West Hamem do zagrania meczu z Middlesbrough i pokazania wam tej animacji znoszenia pucharu, nie mam tych materiałów. Nie mam tego materiału. Materiał mam tylko na samo pożegnanie się z tą FIFA, jak wspominałem tą całą karierę Liverpoolem. Mówiłem o planach na FIFA 18, jeszcze dotyczącą FIFA 17 na live'ach. I uwierzcie mi, ja sam nie potrafię wyjaśnić, co się stało. Próbowałem odzyskać chociaż ten mecz z Middlesbrough, ale no niestety nie dało się. Niby się nagrało, bo to trochę źle powiedziałem, bo nagrało się, ale no po prostu zacięło się przy jednym momencie. Było słychać tylko mój głos, kamerkę.
a meczu niestety nic i nie potrafię naprawdę tego wyjaśnić. Odzyskałem ten moment spożegnania się i tak jeszcze nie cały, ale no akurat ten najważniejszy, ten sam końcowy, bo miałem całe długie to pożegnanie, bo chciałem tak godnie się z tym pożegnać. No i tak jak zacząłem z problemami, tak teraz zacząłem, skończyłem z problemami, nawet na tym, prawie na tym samym meczu, na końcowym meczu. Nie mam tego meczu, nie mam tej symulacji z West Hamem, nie mam meczu z Middlesbrough. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak jestem strasznie poirytowany tym faktem, bo cieszyłem się jak głupi z tej animacji. Leciało jeszcze raz We Are The Champions i byłem naprawdę szczęśliwy już z tego, że to koniec, że tak ładnie to zakończę, chciałem to ładnie jeszcze obrobić. Nie mam nic z tego, nie mam symulacji West Hamu, nie mam meczu z Middlesbrough. Nie wiem, co się stało, nie mam pojęcia, ja nie znajduję odpowiedzi na to pytanie. Mówię, chociaż dobrze, że udało mi się odzyskać ten materiał, gdzie jest w miarę płynny obraz jeszcze z kamerką i mikrofonem. Nie potrafię tego wyjaśnić, no przepraszam Was bardzo serdecznie, no a teraz już Was zapraszam na to oficjalne pożegnanie, które nagrałem na żywo. Koniec! Koniec kariery, wielki koniec, wielkie zakończenie, szybciej niż rzeczywiście FIFA 16, bo tam miałem jeszcze ten tryb Euro 2016, to tego tutaj nie ma w tym momencie, ale słuchajcie, ja bym chciał po prostu Wam podziękować za te wszystkie rady, które pisaliście w komentarzach, kogo mam kupić, kogo sprzedać ewentualnie z zmienników, no naprawdę doradzaliście mi bardzo dużo, tak jak komentarz jednego z moich widzów, żebym zmienił poziom na klasę światową. Dziękuję Ci bardzo, że zwróciłeś na tą uwagę, bo prawdopodobnie bym tego nie zrobił, ale może jednak, bo ta kariera dla mnie szczerze była nuda. Podobało mi się to, że niby wszystko wygrywam, ale bez takich większych emocji. Po prostu wygrywałem i tyle i koniec. I to nie był ten sens tej kariery. A bawiłem się pod koniec tego sezonu świetnie, chociaż no, miałem już małe rozterki dotyczące składów. Ale naprawdę dziękuję Wam, bo świetnie się bawiłem przez całą tą karierę, najbardziej oczywiście na końcówce tego sezonu. Zrobiliśmy razem świetne transfery, jak na przykład Jonathan Tah, Gelson Martins, Emre Mor. Tutaj piękne transfery, tam jeszcze była w propozycjach i Iheanacho. Może, bo jak sprzedam, bo mam zamiar sprzedać Salisza, ale to Wam nie zdradzam szczegółów. Nie zapomnijcie, żeby pisać tam na dole w komentarzach, napisać, czy chcecie drugi sezon na live'ach. Po prostu, czy drugi sezon kariery Liverpoolem ma być na live'ach. Będę oczywiście go prowadził razem z Wami aż do początku FIFA 18. No i co mogę Wam powiedzieć? Dziękuję za ten wspólnie spędzony z Wami czas przy tej karierze. Ostatnia seria z FIFA 17 dobiega końca, taka wrzucana regularnie, nie na live'ach, wrzucana po prostu regularnie, montowana przeze mnie, bawienie się tym montażem. Ostatni jest ten odcinek, no i mam nadzieję, że byliście jak najbardziej usatysfakcjonowani, a więc ja się za nim żegnam, do zobaczenia, cześć!